Bydgoszcz informuje. Dziś w programie. Park trampolin gotowy. Kolejne buspasy w mieście. Nowe autobusy MZK. Oddaj krew, wygraj nagrodę. Ceny biletów na młodzieżowe euro. Sukces bydgoskiej gry. Zakończyła się przebudowa dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Zygmunta Augusta na park trampolin. Obiekt po gruntownym remoncie ma powierzchnię 2000 m2. Ponad 40 trampolin, na których będziemy prowadzić nie tylko zajęcia akrobatyczne, ale też workout, fitness i wiele innych. W tym roku zlecone zostanie zaprojektowanie i budowa nowych buspasów. Dodatkowe pasy dedykowane autobusom pojawią się na ulicach Kolbego, Gdańskiej, Wałach Jagiellońskich. Zadania będą koordynowane z rozbudową ulic Grunwaldzkiej i Kujawskiej, gdzie również zaprojektowano buspasy. Miasto w tym roku na budowę tylko buspasów wyda ponad 20 milionów złotych. Na ulicę Bydgoszczy wyjechały nowe autobusy. W sumie flota komunalnej spółki MZK wzbogaciła się o 11 Mercedesów Conecto. Pojazdy zgodnie z przyjętym przez miasto planem transportowym będą wyposażone w klimatyzację, rozkładane rampy ułatwiające podróże osobom niepełnosprawnym oraz bezprzewodowy internet. Komunalna spółka wiosną planuje zamówić kolejne pojazdy. Koszt zakupu nowych pojazdów to 11,8 miliona złotych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zachęca do oddawania krwi. Na osoby, które zechcą podzielić się z innymi tym wyjątkowym, bezcennym darem, czekają nagrody w konkursie walentynkowym oraz programie lojalnościowym. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy oddać krew w siedzibie Regionalnego Centrum bądź też w jednym z naszych oddziałów terenowych i wypełnić kupon konkursowy, który następnie weźmie udział w losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród. We wtorek 21 lutego rozpoczyna się sprzedaż biletów na UEFA Euro U21 Polska 2017. Jednym z miast gospodarzy turnieju jest Bydgoszcz. Do nabycia będzie 62% wejściówek. Jedna osoba może kupić maksymalnie 8 biletów na każdy mecz. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Sprzedaż biletów na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej do lat 21 rozpoczną się w dniu 21 lutego na stronie bilety.u21poland.com. Na mecze w Bydgoszczy do dystrybucji i dla dostępności kibiców będzie łącznie 45 tysięcy wejściówek, po 15 tysięcy na każdy mecz. Cena biletów w pierwszej kategorii wynosi 25 zł oraz w drugiej kategorii 15. Młodzi bydgoszczanie z Wildboard Studio stworzyli najlepszą grę wideo roku 2016. Sześcioosobowy zespół otrzymał nagrodę Game Jam Awards. Celem konkursu organizowanego przez Warszawską Szkołę Filmową jest nagłaśnianie najlepszych, najbardziej innowacyjnych projektów dla twórców i użytkowników gier wideo. Nasz zespół składa się z 6 osób, z programistów, grafików, dźwiękowców, osób zarządzających, więc jesteśmy całkiem ułożoną ekipą.